jest grane. Buxton wstawił, kurwa, życie po Pandora Gate. O chuj chodzi? Ty, co jest grane? Co zobaczę. No nie pierdol, że oni teraz content z tego będą robić, taki zajebisty, i powiedzieć, jak to się im źle żyje. Ty, o... On normalnie content z tego robi. Ja pierdolę, on sobie z tego content zrobił w tym momencie. To trochę podejrzane mi wygląda. Pa, już taki poszkodowany, kurwa, nie ma. Już jest po chuj on to zrobił i już w moich oczach w ogóle ten. Ja pierdolę w ogóle. Cześć widzowie. Witajcie w ambasadzie Goats. Trochę się podziało, nie? Chodźcie, opowiem wam kilka ciekawostek. Chciałbym się na jakiś czas wprowadzić do ambasady, bo ambasada to 1500 metrów kwadratowych i w tym momencie na pewno bardziej odda mi bycie tutaj, bo jest tutaj po prostu więcej przestrzeni, a ja muszę troszeczkę zmienić środowisko. Welcome in ambasada, my friend. Za mowę lata odwaliłem parę głupich akcji i nie będę robić siebie ofiary. Po chuj on ten film stworzył? Ale ja nie rozumiem, po co ten. Nie mam pojęcia, dlaczego ten film został powstany. Bo on teraz z tej ofiary przygnębionego na gościa, kurwa, luzaka wychodzi. Nie wyreżyserowany. Do usprawiedliwienia trzeba przyjąć jak facet, kurwa, to na klatę i zacząć się odbudowywać, bo jestem mężczyzną. Nie mam zamiaru się użalać, co? Dość siedzenia na dupie. Chcę się wziąć do pracy po prostu. Sektor Boksdelowski. Tak na to mówiłem sobie. Welcome home. Ej, szukałem tego monitora. Patrz, tu mam jeszcze leki. Trochę tego zostało. Witajcie w moim pokoju. Troszkę będzie go trzeba ogarnąć, ale do zrobienia. O kurwa, pan niezmarzywalny. Cześć, cześć. Ale chujnia. Trzeba to wyczyścić. Patrz, jaki miałem kibel. Retro. Włodarz Fame, ty. Włodarz Fame, kurwa. Pojebało cię, Boksdel? Ty, bycie włodarzem Fame? Ale się czasy zmieniają. Ja pierdolę. Mocne, nie? Maciek. Trap Ulfi. Ja wam powiem, że póki co to... nie wiem, co mam myśleć o tym. No dla mnie to trochę ten... Na początku się wydaje trochę żałosny ten film. Ober. Bo ja mam wrażenie, że teraz to jest taka udawanka... strasznie szybko przeskok mamy. Mamy strasznie szybki przeskok z gościa, który żałuje, który jakby otworzył się dla widzów. Co i tak było? Nie było żałosne w moim guście, co film był po prostu źle zrobiony. Ale w tym momencie to jestem kozak, kurwa, jestem tutaj Polak, ramba, ramba, nie? Jeszcze żeby cyckami, kurwa, pomachał. Bo normalnie, fatalnie mi się to teraz ogląda. 92 wzrostu i 90 kg wagi. Nie jestem Buxton. I gruci. Dobra, trochę tutaj zostało. Jest ujebane, ale... Zaraz to poprawimy. Trochę alkoholu. 5 lat budowania federacji. Wypadałoby trochę ogarnąć to miejsce. Mimo, że jest zostawione w całkiem dobrym stanie, to jednak dobrze byłoby trochę tutaj pozmieniać. Na pewno to są rzeczy, które można by było wyjebać. O! Johnson. Cartier. Ty, ale pasowałoby mi to. Nie. A w kitę? Też nie. O, rolka. Kurwa, chłopie, tak tego szukałem. Teraz bardzo dużo, długo głosik. Nie byłem na siłce. Robiłem to. O kurwa, jak strzela. O! Mistrzostwo świata. To będzie... Nasz zestaw na rano. Ej, nigdy z tego nie skorzystałem. Do śniadania. Z tego łóżka, śniadanie. Myślałem, że będę miał kobietę, nie? Która mi stary da tak, nie? A jest będę jadł. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam myśleć o tym filmie, bo ja nie wiem, po co on go, w jakim celu on go w ogóle wstawił.
Życie po Pandora Gate. A ma zamiar robić takie vlogi teraz? Po prostu może? Czyli on nie będzie tu nic wyjaśniał, nic nie będzie mówił, po prostu będzie się ubierał i sprzątał, tak? I udawał kozaka. Obraz od Buddy. Nie, to jest na takiej zasadzie, gdyby on był naprawdę totalnym kozakiem, to by się nie rozklejał wcześniej i nie robiłby szopki z dwoma filmami, gdzie jeden był fatalnie wyreżyserowany i drugi był lepiej zrobiony, ale nadal reżyserka. To tutaj mamy już kolejny. Dziwny chłop. No co, odkurzy się i się umyje i jest gicior. Okej, no to teraz pora zacząć plan odbudowy. To co zrobiłem wcześniej, to była głupota. I jakby biorę to na klatę i będę to teraz pewnie przetwarzał jeszcze przez długi, długi czas do przodu. Tak więc ja jestem tego świadomy. No ale trzeba żyć dalej, nie? Zacznijmy od tego, co w tym momencie, jeżeli chodzi o mnie, jest najważniejsze. Zacznijmy od pierwszego punktu, który damy sobie tutaj, bo to jest bardzo ważne. Wizerunek. To coś, co musimy odbudować. Jaki aktualnie mamy wizerunek? No na pewno nasi widzowie, którzy oglądają mnie i mnie znają i wiedzą, jaki byłem, jakby patrząc na wiadomości, mają luz z tym wszystkim już i chcą, żebym wrócił, aczkolwiek jest bardzo duży odłam ludzi, którzy nie znali mnie też i mają mnie za zjeba. Po prostu. Więc musimy pokazać tym ludziom, że to nie do końca tak jest. Musimy sobie stworzyć taką misję, żeby... jak to nazwać, kurwa? No musimy go odbudować, tak? Po prostu, zwyczajnie. Nasz wizerunek aktualnie jest na poziomie low, medium. Żeby odbudować wizerunek do green barsów, czyli po prostu, żeby to było zielone, będzie nas czekać olbrzymi kawał pracy. Tak już bywa. I żeby wizerunek odbudować... Czyli on teraz tym filmem chce sobie wizerunek odbudować, pokazując, że jest twardym gościem, którego to nie złamało, i teraz pokazuje ludziom swój plan, jak będzie działał, pokazując, że jest szczery wobec swoich widzów, to z kolei kolejny punkt będzie tego, że wiecie, zaufanie, nie? Że mówił z krucha tu tego, ale teraz jest twardy, facio, nie? Zaczyna się praca z powrotem. To jest na takiej zasadzie, czyli tak chce odbudować wizerunek. Rozumiem, no. To będziemy musieli zaplanować to, ale na razie jakby wypiszmy sobie cele, bo tak musimy zacząć, nie? Kolejne rzeczy, które są, no to na pewno musimy sobie wybrać 3 projekty, a może 4, które będziemy prowadzić równolegle, no bo jakby mamy trochę tych rzeczy. Mamy Ogara, mamy Aferki, mamy Masnego Bena, jest też Fame i tak dalej. A co, to swojemu ci nie wyjebali? Fame MMA damy sobie na samą górę, ponieważ jeżeli będziemy chcieli wrócić do Federacji Fame, bo też nie wiem, czy będę chciał, nie? Jakby to też jest inna para kaloszy, ale żeby wrócić do Fame'u, trzeba mieć ten wizerunek, no jakby wiadomo, nie musi być on chuj wie jaki, ale na pewno trzeba go odbudować. To jest też spółka. To słabo też pokazuje to, jak Federacja Fame, jakby zwalił ci się wizerunek, później go sobie odbudujesz, to co zrobiłeś i tak było, tak, zrobiłeś to, wtedy im to przeszkadzało, teraz już im to nie przeszkadzać będzie, bo masz odbudowany wizerunek. Ten Fame to jest gówno, jednym słowem, bez zasad. Więc tutaj są wspólnicy. Ja jestem jeden z 4 wspólników, więc jakby nie chcę też oddziaływać na biznes chłopaków, będąc jakby kulą u nogi, no bo wiadomo, że tak w obecnej sytuacji jest i jakby darujmy sobie small talk, tak to wygląda. Mamy... No ale ma udział, okej. Okay. I moim zdaniem warto byłoby się skupić na przykład na aferkach. Aferki. Jest to mocny kanał, który robi topowe liczby. W algorytmie transmisyjnym jest na dobrym poziomie, więc na spokojnie możemy sobie pójść w to. Trochę nie rozumiem, co ma na celu ten film. No mi się wydaje, że to jest taka zagrywka, że on się nie poddał, że jest twardy, że dalej będzie robił to, co robił, plus pokazał, że jest szczery wobec swoich widzów. To jest na takiej zasadzie, nie? Że próbuje odbudować swój wizerunek. Ale to jest takie troszkę, nie wiem, czy nie za wcześnie. Albo czasem ktoś się zmienia i daje mu się drugą szansę, ale to tylko moja perspektywa. Nie, no oczywiście, bo on nie zrobił super strasznych rzeczy, tak? On żadnym filmem nie jest. Oczywiście, że niech się rozbudowuje z powrotem. Tylko nie za bardzo rozumiem, dlaczego tak szybko wypuścił ten film. I teraz co wypadało? Chociaż może z drugiej strony dla niektórych to może być dobre, nie? Że tak szybko wypuścił. Co by zrobić?
Ale jest tak, konfrontacja z widzami, rebranding, może jakieś kamery, może coś poprawimy też w studiu i tak dalej. No ale naprawa studia na pewno i jakaś ramówka, dwa w tygodniu. I trzeba to się skupić na razie nad tym i na to poświęcimy cały miesiąc, ale z racji tego, że mamy również ten kanał, który aktualnie oglądacie, czyli Boxdela, którego warto prowadzić, żeby pokazywać wam też ten backstage i tego, jak to wygląda od podszewki, no to tutaj na pewno warto raz w tygodniu też coś wrzucić. Raz w tygodniu film, w którym pokażemy proces odbudowy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Boxdela, no to tam jakiś Twitter, Instagram, TikTok i tak dalej, to jakby samo przez się rozumie, że tutaj prowadzimy całe Somę, wszystkie social media, Somę na pełnej kurwie. No Boxdelu nie zależy. No tak, on tu pokazuje, że on się nie poddał, że go to nie złamało, że hejt na niego go nie złamał, po czym jest, stara się być szczery, nie wiadomo na ile, ale stara się być szczery ze swoimi widzami, więc przedstawia im plan działania, czyli to jest taki film bardziej dla stałych widzów, tym, że on się nie poddał, nie? Że Boxdel zarabiał, Boxdel ma odbudowywać nasz wizerunek. To jest symbioza. Aferki z kolei, prócz tego, że również odbudowują wizerunek, zarabiają. Przekładają się w jakiś tam sposób też na finanse. No. Więc będą nas w jakiś sposób utrzymywać przez ten trudny okres czasu. Tam się przykładają dotacje, jakieś deale, no współpracę, wiadomo, z takim wizerunkiem ciężko będzie teraz otrzymać jakąś współpracę, ale są widzowie, są dotacje, jest wsparcie gdzieś tam zewnętrzne, więc no my też mamy oszczędności, więc jakby tym się na razie nie martwimy, aczkolwiek warto również na to spojrzeć, no bo z perspektywy czasu na pewno będziemy musieli, no jakby to musi wszystko zarabiać, bo są ludzie na utrzymaniu i tak dalej, nie? I tym się na razie zajmiemy, do filmu wyjdziemy sobie później, bo później sobie zrobimy tak, że mając mocne aferki, mając mocny kanał Boxdela i z dobrym wizerunkiem i uwaga, stworząc dobrą infrastrukturę pod Ogara, tym się zajmiemy na samym końcu. Jakby najpierw aferki Boxdel, później przerzucimy się na Ogara, tam zaczniemy już robić te projekty, które robiliśmy. Stworzyliśmy na przykład studio Ginolda ostatnio, więc mamy też tam jakieś filmy. Sporo tam mamy filmów, które można by zrobić. To później to wszystko stworzy takie przełożenie, że będziemy mogli na nowo wbić się do fame. Więc można powiedzieć, że to jest nasz plan na kwartał, co najmniej. No i jak mam być szczery, to chciałbym, żeby wrócili Gold. To też mocne wzmocnienie. No i masny Ben, ale on poczeka. On może, on ma wyjebane. Trzeba pracować. Nie można się użalać, kurwa. Trzeba iść do przodu, przed siebie. Robić krok za krokiem. Zrobiliśmy teraz 20 kroków wstecz, więc wypadałoby robić. Kurwa, film motywacyjny, nie? Ja się czuję, jakbym oglądał teraz go przed walką. W boksie, nie? Anime mi się jedno przypomniało. Nie można iść do tyłu, trzeba iść do przodu. Jo. Robić sobie przynajmniej jakiegoś tip-topa do przodu. Wrzuciłem taką storkę. 6 minut. Sobie nie zdajesz sprawy, jak się cieszę bardzo. Co sekundę, stary. Nie poddawaj się. Mam nadzieję, że u ciebie lepiej. Chudy. To jest budujące, jakby patrzeć. Dobrze cię widzieć, chłopie. Ale to też jest taka fajna zagrywka emocjonalna w tym momencie. Że pokazuje, że nie wszyscy go nie lubią. Że są dużo osób, które go wspierają. I teraz on ci tak wchodzi na głowę w tym momencie, mówiąc, że o, on jeszcze to czyta. On to. I teraz jest to zagranie, gdzie macie go z telefonem, jak on czyta, to spowoduje w waszej głowie, ej, on czyta wiadomości widzów, on nie ma ich w dupie. I to jest jeden z punktów, czyli konfrontacja z widzami. Pierwsza konfrontacja to czytasz ich wiadomości, później możesz na nie odpowiadać. Więc dobre zagranie, kurwa, PR-owe. Dobrze, wariacie, że jesteś. Nigdy się nie poddawaj. Dobrze cię widzieć, stary. No, czekam na odcinek z pasutem. Trzymaj się. The King is back. Dobrze cię, Wyszku, widzieć. Dobrze widzieć ten piękny uśmiech. Jest nasz Boxd. Ulfik, Watafa, Boxdel, Bardenga. Jak będzie czerwony kolor, nie? To będzie wszystko dobrze. Ja wiem, ile razy to nagrywał. Ja pierdolę. I to pierwsza próba, nie? Kurwa, jakbym chciał, żeby to już, kurwa, było tak jak dawniej. Robimy to. Zaczynamy. Zobaczcie, widzowie, jak ambasada pięknie wygląda w nocy. Jest te oświetlenie, są te sztandary.
kurde, ma to swój urok, ma to swój vibe. Idziemy do fury teraz to po gry, force. Na siłownię, bo przywiozłem sobie z drugiego domu, z siedziby Ogarowej, gdzie i Ulfik, chłopaki i tak dalej. Ostatnio sobie czytam trochę więcej książek, oglądam sobie jakieś filmy, ale nie jestem jakimś tam fanem samorozwoju i tak dalej. Nie odjebało mi, spokojnie. Ale jest dużo takich, nie wiem, podcastów z TEDxa. Znaczy ja uważam, tak, że samorozwój jest bardzo dobry, tylko ja, dla mnie, bo ja miałem w ogóle te pytanie, pamiętam, że dostałem komentarz, który został usunięty prawdopodobnie przez YouTube'a, albo ta osoba go usunęła, nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie mogę go znaleźć teraz i go nie ma na filmie, bo tam było z momentu prawdy, z odcinka mojego ostatniego, gdzie ja powiedziałem, że typia... No, szlak. Czekajcie. Okej, jestem z powrotem. Bo ty... No kurwa, co jest? Co jest? Coś mi się tu... Czyżby kabelek nie stykał? Nie, jest okej. Dobra, wracając do tematu. To tam było takie pytanie, znaczy pytanie, taka, że tak powiem, bulwersacja ze strony piszącej do mnie, że ja powiedziałem, że mi się gryzie to, że ktoś mówi, że szuka wiedzy, jakby, że szuka wiedzy, że cały, bo tam była ta dziewczyna, ta kobieta, znaczy się, co tam, ta wariatka, nie, bo co ona szuka wiedzy, ona cały czas się, że tak powiem, szkoli, udoskonala i tak dalej, i tak dalej. I ja powiedziałem, że mi się to trochę gryzie z jej pracą, nie? Bo ona jest sprzątaczką. Ja nie mam nic do sprzątaczek, żeby nie było. Tylko ja powiedziałem to w takim sensie, że trochę mi dziwnie się patrzy na człowieka, który wywyższa się nad innymi, uważa siebie za super inteligentnego, za, wiecie, że o wiele lepszego niż inni ludzie i w tym wypadku tamtej partner, a sprząta chyba klatki czy domy, nie wiem. I ona uważa, ja uważam, że po prostu wiedza, którą zdobywamy, powinna być w jakikolwiek stopniu używana, bo wiedza jest potęgą, ale tak naprawdę wiedza jest, dobrze użyta wiedza jest potęgą, a nie wiedza sama w sobie. To, że ktoś zna jakieś ciekawostki, nie oznacza, że będziesz miała zajebiste życie. No i też samorozwój też mi się zawsze kojarzyło z tym, że okej, samorozwój, ale to też się powinno przekładać też na twoje życie. Na polepszenie warunków twojego życia, a polepszeniem warunków twojego życia jest zdobywanie większych pieniędzy, a żeby to robić, trzeba mieć inną pracę, bo ze sprzątania jakby nie będziesz się rozwijać. Na rozwijanie samego siebie również potrzebujesz finansów, nakładu tego. Więc to na takiej zasadzie to powiedziałem, tylko tam pamiętam, że ktoś się do mnie spruł o to, że ja powiedziałem, że mi się gryzie to z tym, co ta kobieta mówi. Musielibyście sobie, kto nie oglądał, to musielibyście sobie sprawdzić 25 odcinek Momentu Prawdy, bo tam po prostu kobieta się wywyższała nad swoim partnerem, że jest od niego inteligentniejsza, ona zdobyła wiedzę i się doskonali, no ale to się w ogóle nie przekładało tak naprawdę na polepszenie życia. Ona sama w sobie też nie wiedziałem, czy rzeczywiście jest, wiecie. Więc wydaje mi się, że samorozwój jest dobry, ale prawidłowy taki, znaczy prawidłowy, w mojej głowie prawidłowy, czyli taki, który pozwala ci jakby udoskonalić swoje życie, samego siebie oraz życie, nie? No tak w skrócie, czyli dobrze zużyta wiedza, która jest dobrze wykorzystywana, a nie taka wiedza samopas, nie? Bo nawet jak znacie miliony różnych ciekawostek, to chuj one wam dadzą w życiu, jak się wam nie przydadzą. Nie? No to tak, na takiej zasadzie miałem w głowie. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem, czy chaotycznie nie powiedziałem. Ale ja w sumie trochę ogłoszonuję za to, że się trzyma, 8 nie poddaje. Znaczy ja nie mówię, że nie, no brawo za to, że się ten, tylko ja tu widzę zabiegi niezłe, takie wiecie, no zabiegi mocne. Dzisiaj jest piątek. Na weekend mam plan wyjechać na Śląsk, żeby spotkać się z mamą, załatwić jeszcze jakieś rzeczy, które mam do załatwienia, sprawy księgowe i tak dalej. No i od poniedziałku będę miał czas, żeby zamienić tą siłownię w końcu w coś normalnego, bo to co widzę tu... No, wołał o pomstę do nieba, a fajnie byłoby zrobić tutaj siłownię, która naprawdę może trzymać poziom. Przygotowałem sobie taki zestaw pytań, o co mnie najczęściej pytacie, no i na to wam odpowiem. Pytacie się mnie, kto został, kto się odwrócił. Odwrócił się praktycznie każdy, jak leci. Nie będę już mówił ksywami, bo nie chcę się wkurwiać, ale odwróciło się mnóstwo osób. Najbardziej smutne było dla mnie to, że odwrócili się na przykład parę godzin po filmie, nawet pytając mnie o to, jak to wyglądało. Paradoks sytuacji jest taki, że miałem dramę z Nitro, miałem dramę z Donem Casio, z Jóźwiakiem i z Szalonym Reporterem i o dziwo czterech moich teoretycznie wrogów, choć z Nitro tam miałem spoko relacje później, czterech moich potencjalnych przeciwników medialnych
wypowiedziało się o mnie dobrze, a przyjaciele, którzy myślałem i byłem pewny za nich, no wyjebali się po prostu, nie? Więc możecie sobie wyobrazić, że czułem się trochę jak w filmie, gdzie nagle patrzę i nice. No ale później przypomniałem sobie, że ja też odwróciłem się od wielu ludzi i potraktowałem to trochę jak karmę. I tak sobie to wytłumaczyłem i teraz mi jest z tym dobrze. Znaczy nie wiem, czy niektórzy sobie zdają sprawę, ale on bardzo często odwracał się od ludzi, którzy nie mieli zasięgów i to samo go spotkało, więc no jakby nie patrzeć, karma, nie? Jakby mam wrażenie, że to jest na takiej zasadzie. A jeżeli chodzi o osoby, które go tam cisnęły, a teraz go na przykład obroniły, nie wiem, czy obroniły, może próbowały go wybielić, chociaż nie wiem, z czego go wybielić, jedynie z tego, że jest kretynem, no to był kretynem, tyle w temacie. Jakby tu nie ma co go wybielić, on strasznego niczego nie zrobił, nie wiadomo jakiego, więc wydaje mi się, że tutaj była za mocna nagonka na niego, ale osoby, które go teraz jakby spróbowały chociaż wybielić troszeczkę, to mam wrażenie, że oni po prostu się nie pierdolą i mówią to, co myślą, a nie to, co im jest nakładane. A w tym momencie te wszystkie ludzie, którzy się od niego odwrócili od tak, to ja mam wrażenie, że oni po prostu, wyświetlenia mu spadną, to zrobi, o Jezu, zła renoma, reklamy nie będzie, spierdalamy, on nie istnieje, to jest na takiej zasadzie, nie? Dziękuję, Sylwek i Konop. Ale to jest, kurwa, wiecie, ale on też tak robił bardzo często, dosłownie bardzo często on tak robił. Jest wielu, wielu różnych youtuberów, którzy po prostu, on się odwrócił w momencie, w którym ich wyświetlenia spadły, więc... O, dzięki wam. Zweryfikowałem sobie też grono przyjaciół, grono znajomych i po prostu jak się odbuduję, to wiem, że ci ludzie już nie wrócą i nigdy się do nich nie odezwę. Teraz wam podam taką ciekawostkę. Przez samą aferę dostałem 3 albo 4 filmy, gdzie grożono mi spluwą normalnie, pistoletem, Beretta, Walter, Glock. Jeden ziomek dał nabój obok mojej ksywki i przeładował Berettę. Z mordy wyglądał jak psychol, bardzo źle się na niego patrzyło. Straszny psychopata. Oczywiście nie zostawiłem tego, no bo nie jesteśmy w latach 90., żeby w ten sposób działać. Poza tym ja tych wszystkich takich samosądowców to wrzucam do jednego wora, bo to jest też pojebane. No pojebanie. No ale są takie sytuacje. Tu by się chciał pozbyć brzuszka. Przez to, że byłem taki gruby, no to mam trochę skórki też tutaj. Muszę sobie z tym poradzić, ale poradzę sobie, teraz mam dużo czasu. Będziecie obserwować, mam nadzieję, tą zmianę, bo myślę, że będzie fajnie teraz już jest. Meskito, on się mi wydaje, jakby on przeszedł jakieś załamanie nerwowe, nie? Gościu mi się wydaje, jakby przeszedł jakieś załamanie nerwowe i po prostu teraz, nie wiem, się ujebał w głowie teraz. Lepiej niż było, no bo nie wiem, czy mnie pamiętacie, ale tak wyglądałem kiedyś, nie? To wyglądałem tragicznie, moim zdaniem. I źle się mega czułem. Wchodziłem na pierwsze, drugie piętro i czułem zadyszkę. Teraz mogę biegać, mogę robić wszystko tak naprawdę. Nie wiem, mogę sobie, mimo takiego treningu mocnego, nie mam problemu, żeby normalnie się podciągnąć. Będąc turbo heavy, nie mogłem tego zrobić. I chciałem powiedzieć, że byłem gruby z lenistwa, bo zabierałem się za coś i później znowu jadłem. I to nie jest tak, że byłem chory czy nie, po prostu wszystko da się zrobić. Miałem insulinooporność. To naprawiłem, to tylko poszedłem do specjalisty. Prosty temat, ale nie wydawał mi się prosty na pierwszy rzut oka wcześniej. Pytacie się, jak sobie z tym radzę, z tą całą sytuacją? No mimo, że jest średnio, bo jest średnio, wiadomo, to fajną metodą na to, żeby nie wpaść w paranoję, jest szukanie pozytywów. Pozytywne rzeczy w tej negatywnej całości jakby. Powiem wam szczerze, że tak. No, oczywiście ja czuję tu mocną sztuczność i tak dalej, okej, rozumiem, ale... jest to delikatnie motywacyjne, nie? Że typ jest w stanie się podnieść z takiego hejtu na pysk, no bo to, co on przeżył, było w sumie niezasłużone moim zdaniem, bo za dużo, potracił wszystko praktycznie, wszystkie te sponsoringi i tak dalej, odwróciło się tam fame i bla, 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 chociaż on ma nadal udziały, ale nie jest mili widziany tam, prawda? To nie oszukujmy się. Ludzie mu grożą i tak dalej, a mimo wszystko, nie wiem, czy udaje, wydaje mi się, że tak, nie będę ukrywał, wydaje mi się, że gościu po prostu udaje, że on jakieś załamanie teraz nerwowe przychodzi i ma wyparcie w tym momencie, ale mimo wszystko może komuś będzie to budujący film, że gościu jest w stanie się podnieść z czegoś takiego, a jak ktoś ma mniejszy problem, to może powie, ej, kurwa, on dał radę wyjść z tego, ja mogę wyjść z zupełnie czego innego, nie? Mogę wyjść z własnego problemu. Więc po części widzę pozytywy w tym filmie, ale też dużo negatywów,
A negatywy są takie, że po prostu gościu mi się teraz wydaje jeszcze bardziej sztuczny niż był, co jest trochę chujowe. Ale ja mogę się mylić oczywiście, bo to jest tylko moje przeczucie, że on jest tu sztuczny. Może on jest prawdziwy, ale kurwa jakoś mi tak za dużo reżyserki. Jak ja czuję taką reżyserkę, to ja już nie mogę powiedzieć, że ktoś jest prawdziwy, nie? Jest, że jest mnóstwo negatywnych jak rzeczy. Jak masz te kadry, zbliżenia, tu, tego, z dołu, z góry, kurwa, z lotu ptaka jeszcze pierdolni jakieś, nie poddam się, no to no kurwa, ludzie. Tak jak wcześniej na górze opowiadałem wam o wizerunku, że owa drama wpłynęła negatywnie na przykład na współpracę reklamowe, finansowe, upadek przedsiębiorstw moich i tak dalej. To są też pozytywne aspekty tej całej nie wiem, dlaczego na przykład filtracja fejków, którzy byli obok mnie, zmuszenie mnie do działania pod presją i na przykład to też stal się hartuje w ogniu, nie? Mi dużo rzeczy brakowało, bo ja byłem bardzo chaotyczny, teraz bardzo uporządkowałem sobie mindset i to jest fajne. Gdyby nie ta afera, to na przykład mogłoby tego nie być. Mógłbym być cały czas taki chaotyczny, pojebany, wiadomo, trochę świlkowy, ale dużo lepiej mi się żyje z tym mindsetem, który mam aktualnie, bo jestem bardziej trzeźwy. Na pewno wyrzucenie palenia, ciężkich dragów, alkoholu, jestem turbo sober i to też mi dużo daje. Moją jedyną używką, którą aktualnie stosuję, to jest jakiś epet. Też bym chciał to wyrzucić, ale... Czyli jednym słowem, nie wiem, czy on próbuje siebie przekonać do tego wszystkiego, czy rzeczywiście go tak to zmieniło. Nie jestem w stanie tego określić, bo mam wrażenie, że to, że on próbuje samego siebie przekonać do tego wszystkiego. Naprawdę, bo jakoś, no, nie wiem, no jakby na to, żebym ja mu wierzył, albo to, co on mówi, myślał, że jest totalną prawdą, to raczej potrzeba w chuj czasu, moim zdaniem, ale wydaje mi się, że gościu jakby zostanie na YouTubie, że gościu się nie podda, że będą ludzie, którzy go oglądają, zresztą są ludzie, którzy go oglądają, widać to po łapkach, nie? Ale zobaczymy, nie? To mi pomaga trochę, jak sobie puszczam ten dym. Nie róbcie tego. Idziemy zrobić sobie jeszcze jajecznicę i jedziemy na Śląsk. Hello, my name is Buxton. And today I gonna cook for you some dinner. Moi drodzy, ja robię sobie zwykłą jajecznicę. Wziąłem sobie polędwicę. Generalnie rzecz biorąc, te wymioty... To teraz... Kurwa, jak on w ogóle skacze, nie? Teraz taki, ale fajny kadr w ogóle tego, kulinarny. Mógłbym, ja swoją drogą, to wam zdradzę, nie? Ale to w przyszłości, jeżeli będę ja zarabiał na tym YouTubie, to miałem zamiar zrobić taki, taką kuchenną jakby, wiecie, gotuj z cynkiem, czy coś w tym stylu, gdzie bym pokazywał swoje przepisy, które ja sam wymyśliłem, parę wymyśliłem, które są, wydaje mi się, że dobre, przynajmniej wszyscy, którzy próbowali, mówili, że są dobre. Mogli mnie okłamać, ale to później wyjdzie w komentarzach na pewno. Ale w przyszłości chciałem zrobić coś takiego. Kulinarne, wiecie tam, gotuj z cynkiem, czy coś w tym stylu, gdzie pokazywałbym, co ja tam robię, co ja lubię robić, co ja lubię gotować, jeść i tak dalej. I też pokazywać. I też miałem zamiar robić, że chodzić po prostu po restauracjach i próbować różnych dań oraz wam mówić moje wrażenia. Ale to w przyszłości, nie teraz. No, teraz powiem wam szczerze, będę całkowicie szczery w tym momencie, nie mam finansów na to. I nie na to, żeby gotować i robić ten program, bo to się da zrobić, tylko potrzebuję kamery. Mógłbym zrobić z telefonu tak naprawdę, ale wolałbym mieć kamerę. To nie mam finansów, żeby chodzić do restauracji, z racji tego, że tak, po pierwsze, pomagam siostrze aktualnie spłacać raty, które wzięła i się nie przyznała i się okazało, że ma długi. Już nie wnikając, po prostu pomagam jej to spłacić. My to spłacam. Do tego jeszcze rozdaję dużo pieniędzy na tych rozdawajkach, bo niektórzy myślą, że to jest mało, ale to jest 300 miesięcznie. 300 miesiąc w miesiąc rozdaję na rozdawajkach, to też są moim zdaniem spore koszta. Teraz mi się godzinki trochę opięły, ale na szczęście jest YouTube. Tylko, że z YouTube'a to, co zarabiam i przeznaczam czas, który mogłem w normalnej robocie siedzieć, rozdaję. Więc to też jest tak, że ja na razie nie zarabiam nic z YouTube'a, jakby teoretycznie. A tak swoją drogą. Nie mam telefon. Dobra, nieważne. Telefonu wam nie pokażę, to zaraz pokażę wam, bo ja zawsze chciałem być transparentny, chociaż chujowy w sumie, że w tym filmie powinienem na tym. Ale ogólnie, bo na przykład to, co dostaję z donate'ów, tak jak dzisiaj dostałem dużo donate'ów, to ja, proszę państwa, tego nie wydaję. Bo te donate'y są na cel, którym widzicie tutaj obok, tak? Ulepszenie stanowiska. I na to mi ludzie wysyłają pieniądze, więc nie mam zamiaru używać do ani prywatnych rzeczy, tych pieniędzy, ani do jakby, no nie, do po prostu do prywatnych rzeczy, ani nikomu rozdawać tych pieniędzy, z racji tego, że to są pieniądze dla mnie. Na stanowisko, czyli na określony cel. Dlaczego nie mogę włączyć tego, co jest?
Chciałem wam pokazać, ile zarobiłem. A jest. Okej, okay. To jest tak, proszę państwa. Nie wiem, czy ja mogę. Mogę to pokazać, czy mnie kurwa zablokują, jak to pokażę? Dobra, nieważne. Tak czy inaczej. A chuja widać. Czekajcie. O, teraz widać. Dobra. Zarobiłem aktualnie 66 funtów, więc wychodzi na to, że... ile to będzie? Z 200? Z 200 zł, może z 300 się uzbiera do końca miesiąca. Z 200-300 zł zostanie rozdane jako bonusy na rozdawajkach bonusowych, czyli na Discordzie jednym słowem. Więc to też jest to. I wracając do tematu. Taki programik, jak on tutaj teraz zrobił, chciałem zrobić oddzielne odcinki. Ale w przyszłości. To jest taki dłużej terminowy plan. No ale mówię, na razie to, szczerze mówiąc, nie mam finansów na to, żeby to robić. Bo nie chciałem robić czegoś takiego, że tylko stoję w takim kadrze. Chciałem zbliżenia mieć, fajne zbliżenia z kamery. Mógłbym, mógłbym zrobić jeden raz, na przykład w weekend, gdy będę miał czas. Tylko kurwa, też no nie mam jak za bardzo, bo to by było zupełnie co innego, bo bym właśnie potrzebował takiego stołu. Chciałem mieć taki stół, kuchenkę w pokoju i po prostu chciałem to zrobić w ten sposób, że gotowałbym. Bo w kuchni, to nie jest prywatna kuchnia, tylko to jest kuchnia taka, gdzie też kamery bym nie mógł postawić nigdzie. Jest dosyć mała. Chciałem zrobić taki stół i tak dalej, chciałem to zrobić w pokoju i mieć kuchenkę własną. To też chciałem za to zainwestować, bo chciałem zrobić taki programik. To chciałem mieć też fajne zbliżenia na danie plus na potrawy, które robię. No i też ogólnie na wszystko inne, więc chciałem mieć fajniejszą kamerę i dlatego też zbieram na kamerę powoli, żeby mieć dobry program. Ale tak wracając, w ogóle się rozgadałem, sorry za to, ale wracając do tego, no taki program miałem w głowie już x czasu temu, ale to mi się podoba, nie? Ja lubię tak. Tylko nie udawałbym, że mam jakiś akcent. Very good, my friend, very good, dalesma. Aktualnie w tym domu nie ma nic, więc sobie po prostu smażę to na wodzie, ale spokojnie, za chwilę wchodzi tutaj jajóweczko. Szkoda, że nie mam boczku, bo wtedy tuż z boczku mógłby posłużyć mi jako podstawę do zrobienia jajecznicy. Aktualnie po prostu robię ją na sucho, ale spokojnie. Nie, ja mam wrażenie, że on tu pajacuje. Znaczy, nie chodzi mi o to akurat, tylko że tu trochę luzu próbuje wcisnąć, tu trochę powagi, potem znowu luzu. Taki miszmasz robi, ale mam wrażenie, że wszystko jest sztuczne. Nie wiem czemu, ale tak nie mam wrażenia. Zmniejszymy sobie troszeczkę naszą indukcję. Może to jest jego sposób na poradzenie system? Jajecznica wyszła bardziej creamy, czyli kremowa. I moi drodzy, tak właśnie to wygląda. Mamy tutaj naszą polędwicę, która jakby będzie naszym dodatkiem do jajecznicy. Teraz tutaj jajecznicę, którą zrobiliśmy. Trzy jajeczka, pieprz, sól, czyli ogólnie podstawa naszego jedzonka. Czy posiadamy coś, co będzie nam mogło posłużyć jako bazę? Mamy troszeczkę masła klarowanego, które użyjemy do zbudowania bazy naszej super jajecznicy. I teraz masło klarowane zostanie na rozzażone już patelni. Mała masełka, ponieważ jakby jesteśmy, mam już 2000 kalorii dzisiaj zjedzone. Teraz możemy wykorzystać tą szynkę jako rozprowadzacz do patelni. Patrzcie to. Pięknie to wygląda. Mieszamy żółtka i białeczko. Zobaczcie, jak to napierdala. Mamy tu piękną, wyglądającą jajecznicę. Co prawda leciutko się ścięła. Czy smakuje? Bardzo dobra. No i tak mogłoby wyglądać w sumie to życie. Robiłbym live'y. Pracowałbym może nad płytą Mocnego Bena. Może bym tutaj kupił gdzieś jakąś kabinę. Gdzie mógłbym coś wygrywać. Napisałbym książkę. Popracowałbym nad jakimś projektem stricte ogarowym, albo na przykład nad reorganizacją, tak żeby cały dzień coś robić. Robimy to. Spok. Czaj. Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej? Nie, no jak jajecznica zwykła. Po prostu. Synku, mam taką reakcję, jakbyś chciał? Haj? Reakcję? Jaką reakcję? Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Miszmasz mam troszeczkę, jeżeli chodzi o Boxdela. Wydaje mi się, że tutaj jest mocno sztuczny i po prostu próbuje siebie zakłamać, plus widzów, że jest twardy. Nie jest. Ale to mam nadzieję, że chociaż mu się uda wyjść z tego. Bo jakby ja mu źle nie życzyłem, tylko kurwa... Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie, co... I jak to się cała sprawa potoczy.